Wymień odgłos, z którym najbardziej kojarzysz Boston. To ten będzie chyba w mojej pierwszej ulubionej dziesiątce. Dzisiaj opowiem wam o mieście Boston. Boston najłatwiej opisać jest mi w ten sposób. Tak więc dzisiaj będzie o Bostonie. Mieście tak złym, jak kubki do kawy z wizerunkiem Hello Kitty. Słyszeliście o tym, że Hello Kitty to wizerunek, to symbolika. Nie pij tego, nie pij tego, nie pij tego. Pomysł na ten odcinek był taki. Do Bostonu pojedzie mój specjalny wysłannik, wysiądzie z samochodu, weźmie mikrofon, kamerę. Halo, cześć, witamy cię, jesteś już na miejscu? Halo, halo, studio, deszcz pada, pierdolę, z samochodu nie wysiadam, dziękuję. Boston to najchętniej wytykane przez Brytyjczyków palcami miasto. Największe w Anglii skupisko emigrantów. W ciągu 10 lat populacja tego miasta wzrosła o 460%. Na 2 dni przed referendum w sprawie Brexitu BBC zrobili reportaż, że jak się w porę nie ogarniemy, to w Anglii będzie więcej Bostonów. Tak więc lokalni ludzie wkurzają się, że na ulicach nie słyszą już ojczystego języka. It's like everything's coming Eastern European. Że w szkołach dzieci mówią i w innych językach, a nie po angielsku. Pozdrawiam kurwa no wszystkich, z którymi siedziałem w więzieniu kurwa. Hello Kitty. No więc statystyki mówią, że w Bostonie na 10 Brytyjczyków przypada 200 emigrantów. Widzieliście kiedyś mówiące statystyki? Widziałeś, aby statystyka mówiła? Ciężko w zasadzie oszacować, ilu emigrantów spadło na Boston, bo ci sami emigranci nigdy nie biorą udziału w spisie powszechnym. Z perspektywy osoby, która nie mówi po angielsku, Boston jest prawdziwym rajem. Bo jak psują mi się opony w samochodzie, namierzam litewski zakład zmieniania opon, czym prędzej tam jadę? Mówię... Obiad. I opony są zmienione. Idzie Halloween. W sposobie ubierania się ludzi w Bostonie niewiele się zmieni. Ja wychodząc z więzienia po 5 latach, 8 miesiącach, kurwa, nie? O, patrz! Wystawiają Szekspira! Nie! Przejeżdżamy przez Boston. No i raz na jakiś czas odpali się tu jakiś protest, jak na przykład ostatnio, 1 października. Obiecałem w pierwszym zmywaku nagranie z protestu, ale przysięgam, że dziś dzieje się tu znacznie więcej. Przynajmniej ten facet nie siedzi na chodniku. Boże, jakie to było straszne! Przyszło całe 5 osób! Najzabawniejsze jest to, że wszystkie media pokazują ulicę West Street jako cały Boston. No bardzo to uczciwe! Chcesz pokazać wadę otwartych granic? Nagrywasz West Street! Chcesz pokazać skutki pozostania Anglii w strukturach europejskich? Nagrywasz West Street! Chcesz pokazać zło całego świata? Nagrywasz West Street! Ta biedna pani piekąca ciastka ma chyba najlepszą reklamę na świecie. Im dalej od West Street, tym coraz mniej sklepów o dźwięcznych nazwach typu u Stasia, u Basi, u Jagódki. Zobaczmy troszkę więcej Bostonu. Gotowi? Muzyka! Nie, nie ta. Ta mi nie pasuje. Poproszę coś innego. Poproszę inną muzykę. O, ta będzie dobra. Jedziemy! Thank you.
Oprócz tego kanału prowadzę jeszcze jeden kanał na YouTubie, od ponad roku. Jest to kanał mojej córeczki. W opisie znajdziecie link. Możecie obejrzeć sobie, w jakie ciekawe miejsca się zapuszczamy. I co jeszcze można wymyślić, mając w domu zbuntowanego dwulatka, trzylatka, czterolatka? Media brytyjskie podają Boston jako przykład tego, co w Anglii poszło nie tak. Ale na tym polega uczestnictwo w Unii Europejskiej. Trzeba było pomyśleć o tym, zanim się do niej wstąpiło, zamiast teraz podkulać ogon i nieudolnie z niej uciekać. Miłego dnia życzę. Idę nagrywać następny odcinek. Na razie.